Cześć, tu Gocha Urbex. Witamy Was serdecznie. Udało nam się wejść do pewnej cukrowni na Dolnym Śląsku. O, tu mamy dyżurkę już. No już dewastacja, to bardzo dużo lat już sobie stoi puste. Weszliśmy bez żadnego problemu. Słuchajcie. Zaraz się pokaże ten budynek tej cukrowni, który pozostał, bo podobno było więcej budynków, już zostały po prostu zburzone. No, tutaj tabliczka, zakaz wstępu, wszędzie na takich, tego typu budowach takie tabliczki występują. Ja tutaj powiem Wam coś, jakąś historię o tej cukrowni. A jest ona dość ciekawa, bo cukrownia istniała od roku już 1895. Czyli słuchajcie, przeżyła dwie wojny światowe. Te wojny nie wpłynęły na nią w żaden sposób, w sensie jakiejś dewastacji czy czegokolwiek, co umożliwiło zaraz po II wojnie światowej dalsze funkcjonowanie tej cukrowni. Oczywiście trzeba było, musiała przejść, by była w rękach radzieckich jeszcze przez jakiś tam czas, nie wiem ile, krótki, ale no i w 1945, 18 sierpnia oficjalnie przeszła w nasze polskie ręce. Wtedy zatrudniała, to były takie początki, wnioskuję, bardzo powolne, 43 osoby zatrudniała, ale dalej już szło to bardzo ostro i zaczęła funkcjonować naprawdę dość mocno i w swoim takim największym momencie zatrudniała aż 1532 osoby. To jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, ja pracuję w firmie, gdzie jest 1000 ludzi i widzę te osoby, widzę ilość tych ludzi, czy na stołówce, czy po prostu na hali. Jest to naprawdę bardzo dużo ludzi i myślę, że też ta cukrownia miała wpływ na rozwój miasta. Dalej, co było z cukrownią? Dalej były reformy w Polsce, oczywiście wiemy, prywatyzację i tak dalej. Na ten temat nie będę się wypowiadał. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym bądź razie spotkał ją los taki jak w większości takich naszych polskich firm. Została sprzedana w roku 1999 inwestorowi niemieckiemu. I ten nowy właściciel zamknął już fabrykę w roku 2002. W 2004 fabryka oficjalnie znikła z podmiotów gospodarczych. Została skreślona. Swego czasu przeżyła pożar cukrownia, ale takie wydarzenie miało miejsce przykre, że dość było głośno o tym. Był wypadek, wybuchł tak zwany warnik, zginęło 7, słuchajcie, osób, przeszło tam 10, wylądowało, znalazło się w szpitalu, w bardzo ciężkich stanach. Ta część warnika ważyła, słuchajcie, możemy sobie to wyobrazić, 32 tony w powietrzu, poleciało to w górę, rozwaliło dach i spadło na plac, także możemy sobie wyobrazić 32 tony w powietrzu i w ogóle jaki to musiał być wybuch, że to uniosło to, tak? Także widzimy tutaj na filmie, jak tutaj to wygląda. O, internet na korbkę, to ja wam powiem, że ja nawet pamiętam to. Pamiętam, chyba gdzieś mi to po głowie chodzi, cała ta sytuacja z tym internetem. No, tutaj mamy taką halę, bardzo było, tu musiałem uważać pod nogi, nie dość, że z kamerą, to naprawdę trzeba było uważać pod nogi, wszędzie dziury, jakbym spadł, to niewesoło. Piwnica była, tu się nam udało wejść do piwnicy. I tak to, no przypomnę, że miejsce, że sobie weszliśmy spokojnie, a spokojnie sobie pozwiedzaliśmy, no i okej. No, to gdzieś tyle, tutaj jeszcze zapraszam Was na parę ujęć z cukrowni. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. O, pies Was może już nie pozdrawia. No taki ususzony piesek. Pa, pa, słuchajcie. Pa.